Tak, ja właśnie uważam, że właśnie karmą za te kłamstwa rozpary jest to, że on będzie musiał współpracować z Bogdanem i Wojtkiem Golą. Tak uważam. Bogdan wrzucił znowu jakieś... Patrz, komu ufasz, piękny kawalerze, bo ściany mają uszy. Znałem twój sekret. Co, przykładałeś szklankę do mojego pokoju? Co myślisz, że tam mogłeś usłyszeć? Każda firma, jak każda grupa zawodowa, składa się z ludzi i taboretów. Z ludzi jestem dumny. Za taborety się wstydzę, niestety, ale niestety tak jest. Niech to będzie 1%, drogi państwo, w danej grupie. 1% to ja mam i tak co robić. Natomiast mnie zastanawia Sokołowski, nie? Boxdel się przyznał, że mnie zastraszał. Przyznał się do tego. Jest nagranie, że mnie zastraszał. To nagranie jest prawdziwe. Ono nie jest wycięte z kontekstu, bo wcześniej on coś tam... Kiedy zapoznamy się ze zdaniami Boxdela? Właśnie jak to jest? Jakby już było po tym... Natomiast ja podejrzewam, że to wszystko potrwa jeszcze bardzo długo. Ale czy na przykład jak się już zakończy... postępowanie przygotowawcze, to wtedy będzie już można publikować i tak dalej? Że a może sobie schowam udziały w DOS i nagle... Natomiast dla mnie jest ciekawe, jak Boxdel pozbywa się takich argumentów obronnych, bo teraz rzucił na story coś, co sugeruje, że on nie tylko nagrywał rozmowy ze mną, ale wręcz podsłuchiwał, co ja robię w prywatnym pokoju, nie? Więc jakby argument taki broniący Boxdela, że o, Warnęga to wszystko nagrywa, to automatycznie Boxdel właśnie zniszczył ten argument, bo sam zasugerował, że on mnie nagrywał nawet jak siedziałem w pokoju z Moniką, nie? Czy coś takiego. I coś tam ja mówię, no to wykorzystaj w sensie ten czas z Buddą, bo wy macie potencjał, bla bla, i Boxdel nagle, no bo wiesz, bo trzeba zebrać na ciebie budżet. On sam ten temat zaczyna. Więc to nagra... Widzicie, teraz wychodzi ta moja przezorność, nie? Że nawet jak robili remont ambasady, to ja nie wpuszczałem do mojego pokoju tych jego budowlańców. Bo do tego stopnia. Więc jedyna opcja, żeby oni zamontowali podsłuch w moim pokoju, to jest taka, że przez wentylację by coś wsunęli. I co ciekawe, jak z Boxdelem o tym gadałem, nie? Czy ciekawe, czy kazał wsunąć budowlańcom podsłuch do mojego pokoju, nie? Natomiast uważam, że to takie jego pierdolenie. Natomiast czy były jakieś rozmowy, które by uwiarygodniły jakoś Boxdela, że to jest jakiś spisek? Nie wydaje mi się, nie? Ja ogólnie uważam, bo on kiedyś miał taką, znaczy to podobno była teoria Dubiela. Ja wam o tym mówiłem kiedyś, nie? Że Boxdel twierdził, że Dubiel ma taką teorię. W sumie teraz to ja nie wiem, Marcina nigdy o to nie zapytałem. W sumie mógłbym go kiedyś na przerwie pomiędzy rozprawami zapytać. Boxdel twierdził, że Dubiel miał taką teorię, że za wszystkim stoi Lexi, za całą Pandorą, nie? Miał taką teorię. I na przykład teraz Boxdel na tej storce u Nitrozyniaka, Nitrozyniak Boxdel, no to, co przed chwilą oglądałem, do tą storkę. Tam było, wiecie, napisane, że udowodni Boxdel spisek jakiś. I ja uważam, że on wrzuci to moje zdjęcie z Lexi, to sprzed 3 miesięcy, co Nathan wrzucił, nie? I powie, patrzcie, 3 miesiące temu gadali, a po 3 miesiącach jest film. Chyba spisek. Więc być może coś takiego będzie. Albo uzna, że to jest spisek mój i reszty chłopaków z Fame, nie? Natomiast ciężko tutaj wnioskować, co tam może być w głowie Boxdela. Ciężko. Pytanie jest prawdziwe, a mimo wszystko Sokołowski, były policjant,
wspiera to, nie? W sensie wspiera działalność Boxdela, no bo federacja jest działalnością Boxdela, jakby nie było. I ja to mi jest ciężko zrozumieć. A jest Krzysiek, witam wśród wilków. Au. Czy dzisiaj w tobie policjant? Ja myślę, że on zawsze będzie. Po tylu latach pracy... No właśnie, i to jest takie zaskakujące, że jeżeli jest w panie Mariuszu Sokołowski, jeżeli jest w panu w policjant i słyszał pan, jak ten Boxdel mnie zastrasza i Boxdel się do tego przyznał, więc pan wiedział o tym, bo on się do tego przyznał w styczniu albo w lutym na podcaście, a mimo wszystko pan wspierał wizerunkowo jego spółkę, no to gdzie jest w panu ten policjant? O, już jakieś kurde telefony. Bo to było 23 lata służby w policji, to zostanie. Bo to jest gdzieś, no, dla mnie niepojęte, że były policjant, gdzie wie, że gość zastraszał drugiego, to mimo wszystko wspiera jego spółkę, nie? Ale cóż. Więc pamiętaj o tym, że masz jedną twarz i to kłamstwo nie jest potrzebne. Chociaż czasami zdarzyły się takie sytuacje, mi również, że była informacja podana nieprawdziwa, ale był to element gry operacyjnej. Oni mają swoją grę. Ja nieraz powtarzam, pomóż dobrym wiadomościom, bo te złe poradzą sobie same. Bo nie przyjechali, bo za późno przyjechali, bo niepotrzebnie dali mandat, bo się czepiają i tak dalej. A jeszcze do tego jest obrazek, jeszcze jest gdzieś ktoś nagrał coś telefonem komórkowym. No i mam co robić. Jest to moje zabezpieczenie, podobnie jak nagranie z basenu, o które tak dbałeś, by... Token Fame... Z tokenem Fame to było tak, że oni mi w ogóle proponowali za darmo ten token Fame o wartości kilkudziesięciu tysięcy. Ja tego nie przyjąłem, bo uważałem, że to będzie kurwa śmierdziało i uważam, że dobrze zrobiłem. Wiem, że też Rewowi proponowali to za frikow, Rewo też tego nie przyjął. Chociaż chyba Rewowi to proponowali w zamian za to, żeby w newsach o tym wspomniał, czy coś takiego. Kurwa, ja właśnie czasem podejmuję takie irracjonalne decyzje, które mi się opłacają, nie? No bo chcieli mi dać coś za friko, coś, co miało wartość kilkadziesiąt tysięcy. Ja powiedziałem, że nie. Że tak nie bardzo. I to jakoś błyskawicznie padło, nie? I pamiętam, wtedy tłumaczyli, że jest, jak to się nazywa, przeciwność tej hossy, Bessa? Czy coś takiego. Pamiętam, tłumaczyli, że no to, że ogólnie rynek kryptowalut padł trochę, znaczy tak, no popsuł się, więc Bessa, tak. No i dlatego też ten Fame Token słabiej stoi, ale jakoś Bitcoin się podniósł, a Fame Token nie. Sprawdźmy w ogóle ten kurs teraz, jak to wygląda. Kurs Fame Token. O Jezu, co to jest? To jest to? Czy nie? Czyli był 0,06. Nie, a tak w miarę stabilnie od... Nie, to jest od... Nie, to chyba nie jest to. To jest od 2024. Nie, to nie jest to. To Fame Token to jaki miał? Jak on się nazywał? Ten Fame Token. Fame Token. Fame MMA Token. Tu będzie? O, to jest chyba to. Tak, to wydaje mi się, że to jest to. To jest tak, od 2022. No. To nie, to ciągle spada. Czyli 0,1 grosza, tak? Tak. Tak.
A na początku miało. Czyli wiecie, jak na przykład wtedy sprzedali od razu, no to w chuj zarobili. Natomiast kto kupił, ten stracił bardzo. Ale ja się na tym nie znam, nie wiem, o co tu chodzi. By nie powstało. Mam złą wiadomość. Ono istnieje. No i mam co robić. Więc właśnie, co teraz pozostaje? Afery zastępcze i pojawiają się afery zastępcze. Nathan co chwila wykręca na afery zastępcze. Zobaczcie, jak się wziął Nathan za Izaka. Czemu się, Nathan, nie wziąłeś za Izaka 2 tygodnie temu? Czemu 3 tygodnie temu się nie wziąłeś za Izaka? Tylko teraz. Dzień po aferze. Czy tam 2 dni po aferze. Dziwne. Każdego dnia też służby prasowe wyszukują tych smaczków, ciekawych spraw, którymi Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. mogą same zainteresować media. I to jest tak cała machina dotycząca tego, żeby każdego dnia dziennikarze mieli o czym pisać, mieli o czym mówić, najlepiej w kontekście pozytywnym. Ja powiem wam, że postawiłem na inny typ działania, jeżeli chodzi o naszą działalność. A na mianowicie na akcyjność, nie akcyjność, aktywność może bardziej. Czyli nie reakcja, a akcja ma zastąpić reakcję. Akcja. To jest ogólnie dziwne, że Fame tydzień już minął i zero oświadczenia. Ale z drugiej strony może to i dobrze, no bo wtedy dawali oświadczenia, których się nie potrafili się ich trzymać i wychodzili na gołosłownych, nie? Więc w teorii może to i lepsza taktyka, żeby dać takie oświadczenie, którego się będą trzymać. To znaczy. Ile sprzedali pay-per-view? Cholera wie, no, słuchy są takie, że no, że średniawka poszła, nie? Natomiast oni i tak powiedzą, że zajebiście. Tylko trzeba pamiętać, że Fame ma też umowę z Canal Plus. Więc w teorii im się i tak wszystko opłaci, bo nawet jakby sprzedali zero pay-per-view, to i tak to Canal Plus najgorzej na tym wychodzi tak naprawdę. Canal Plus jest chyba najbardziej przegrany na tym wszystkim, jeśli chodzi o finanse. Zainteresuj media tym, co jest ciekawego z Twojego punktu widzenia. Czy był jakikolwiek artykuł w mediach, że Boxdel mnie zastraszał? Czy widzieliście jakiś artykuł w mediach takich tradycyjnych? Takich, wiecie, jakieś no, redakcje i tak dalej. Bo właśnie to mnie zastanawia, nie? Ja wiem, że oni mają mocne przebicie w mediach i zobaczcie, na przykład są artykuły takie. Boxdel przemówił, tajemnicza wiadomość do Sylwestra Wardenki, tylko jedno słowo. A w ogóle nie ma takich nagłówków o tym zastraszaniu. Ale to także takie zwykłe, normalne relacje codzienne z mediami. I dzisiaj to jest dalej moja praca. Łatwo się współpracuje z dziennikarzami? To zależy, w jaki sposób podchodzisz do dziennikarzy. Jak powinno się podchodzić? Jeżeli podchodzisz do dziennikarzy w sposób partnerski, jeżeli nie traktujesz ich jako zło konieczne i jesteś nastawiony na współpracę, to będziesz miał o wiele łatwiejsze zadanie. To znaczy, ty nie jesteś. Ten Ekiert, oni też mają jakąś rozprawę, Ekiert z Murańskim? Bo ja nie wiem, co ten Ekiert rzucił coś takiego. To, co mówi Wardęga o sytuacji Murańskiego i Carly, to real. Także kłamstwa Gremlina kolejny raz legły w gruzach. Trzymaj się tam, Jacek. I czerwoną czcionką jest: zdradzisz, co masz w domu? Tik-tak. I zdjęcie, bo znaczy gif bomby jakiejś. Co Jacek może mieć w domu? Nie wiem. Mam pewną myśl, ale nie będę jej mówił, ale to by było mega dziwne i pojebane. Jesteś tym, który ukrywa, tylko jesteś tym, który chce im pomóc, tym, który chce, żeby oni wyjaśnili daną sprawę, chce, żeby mieli odpowiednią informację. Ja wiem po prostu, w jaki sposób dziennikarze działają, co dla nich jest istotne. To Powiem znaczy. wam tak, problem agencji tutaj Sokołowskiego jest taki, że oni są przyzwyczajeni do tego PR-u, że wiecie, gazeta telewizyjny i tak dalej. Old school tak zwany. Bo to można by, to był, to też. Jaki był. Kurwa, chciałem za chwilę przejść do jakiejś rzeczy, którą uważałem za w chuj istotną i zapomniałem. Może mi się zaraz przypomni. O czym my gadaliśmy? A, jeszcze miałem to na pewno opowiedzieć. Kurwa. Wydźwięk na przykład filmu Marcina. Wydźwięk był taki, że
na początku, o kurde, dobra odpowiedź, nie? Ej, dobra odpowiedź. Ale jak już się zweryfikowało, że ktoś na niego, na ten film odpowiedział, to nagle wyszło, o kurde, jednak chuj, a nie materiał tam wyszedł, nie? I wiecie, jeżeli jesteście przyzwyczajeni, że na wasze odpowiedzi, które zamieścicie w gazecie, w telewizji, czy na... Nie, o antyfakach teraz gadałem, to wcześniej jakoś tak, z 5 minut, na pewno nic nie mówiłem, tylko w głowie sobie pomyślałem, że, bo chciałem przejść już na inny temat, a mówię, dobra, obejrzymy to do końca. W jakimś Facebooku nikt nie będzie odpowiadał materiałem, no to wychodzi okej. Okay. PR, nie? Ale gorzej jest, jak ktoś jeszcze odpowie, no bo jeżeli by się pojawiła jakaś odpowiedź fejmu, no to będzie skonfrontowana, ja to skonfrontuję. Skonfrontowana z nagraniami i tak dalej, nie? I tu się pojawia problem, uważam. Uważam też, że zawód dziennikarza dzisiaj przeżywa duży kryzys. Głównie dlatego, co do pojawienia się mediów internetowych. Braku weryfikacji często tego, co mówi druga strona. Nie ma nadzoru redakcyjnego, a nagle mamy do czynienia, proszę bardzo, z redaktorem, który sam decyduje o tym, co pójdzie, co nie, i to jest tylko i wyłącznie jego spojrzenie na dany temat i jego wiedza. Jakie jeszcze mogą mieć taktyki? Zobaczymy. Jeśli ewidentnie popełniliśmy błąd, jeśli ewidentnie zrobiono coś nie tak, to powiem wam tak, najlepszym sposobem rozwiązania tej sytuacji, tego, żeby nie ciągnąć tego w nieskończoność, bo to będzie za chwilę samonapędzający się serial, jest przepraszamy. Może nie użyję słowa przepraszam, trochę inny. Powiem, że przy... Że na kanale Zero ani słowa? No, kanał Zero to bardziej się zajmuje polityką, wiesz? Teraz, a nie takimi rzeczami. Przykro nam jest, że doszło do czegoś takiego, ale co nie powinno mieć miejsca, i mu mówi, lepiej jest o tym powiedzieć i uciąć to w jednym programie już. Uciąć to na samym początku. Bo i brak takie trwanie potem w tym, że coś zrobiliśmy dobrze, tłumaczenie wtedy, kiedy jest ewidentnie źle, jest nic innego, ale samopogrążeniem. Po co to tak naprawdę? Nie myli się tylko ten, kto nic nie zrobi. I to też jeszcze raz powiem, że bardzo często taka samokrytyka działa uwiarygadniająco wobec innych, wobec odbiorców. Że oni wiedzą, no popełnili błąd, przyznali się, media same powiedzą, no to co jeszcze tu robić, no ewentualnie jakie konsekwencje. Więc jeżeli mam tego typu sytuację bardzo, bardzo niedobrą, a różne są, zapraszam na spotkanie potem w mniejszym gronie z grupą, jeżeli mam tego typu sytuację, to powiem wam, że staram się jak najszybciej z tym wyjść, jak najszybciej oczyścić się z danego tematu z jak największą ilością szczegółów. Bo jeśli ja będę pod... O, jest też możliwe, że na przykład Boxdel w tym swoim filmie, co niby ma zniszczyć branżę freakfightową, będzie wrzucał brudy na federację, ale kontrolowane. Takie, żeby na przykład wybić mi rzeczy, nie? Jakieś. Tylko, że Boxdel tego nie potrafi robić, bo on to już próbował robić w tym swoim odcinku. Na przykład zobaczcie, on się starał powiedzieć o Kirze, nie? Boxdel, pierwsza prawda o Wardędze. Później powie, że Rafał, prezes Fame, chciał zapłacić mu w ratach 1,5 miliona złotych za... Przed Pandorą podchodziłeś do mnie z telefonem i puszczałeś jakąś muzykę Wikingów i wołałeś do mnie: Olbrzym idzie, Olbrzym już po ciebie idzie, kurwa, wyglądałeś jak psychol. Zawsze chciałeś procent, zawsze chciałeś w nich uczestniczyć i tak dalej. Zawsze podchodziłeś i chciałeś być zaangażowany w każdy mój pomysł. Ja wymyśliłem nazwę GOATS, logotypy i koncepcję, bo wy chcieliście się wpierw nazywać Skrzydłowi, kurwa, jak Sidemeni. Chcieliście spolszczyć Sidemeni. Kurwa, to Wojtek to wymyślił. Idiotą fabijańskim, kurwa, za 2 sekundy bitki. Wiedzą się prawdy i tyle, bo ja już mam też dosyć tego wszystkiego. Ciągle się męczę, kurwa. Jeszcze ci pomagałem i walczyłem, żeby Fame napisało sprostowanie dla ciebie, kiedy WG miał cię w pisie. Tak, akurat prawda, że ale WG też bym tą rozmowę puścił. Bo Wojtek to jest, kurwa... Zamknij już mordę, Wardęga, bo mnie wkurwiasz, nie? Przed Pandorą podchodziłeś do mnie z telefonem i puszczałeś jakąś muzykę Wikingów i wołałeś do mnie: Olbrzym idzie, Olbrzym już po ciebie idzie, kurwa. Wyglądałeś jak psychol. Wiedziałeś już, że będziesz na mnie nagrywał film i kurwa... Z tego też jakby się pozbył tego argumentu, no bo tutaj mówił, że... Jezu, jak mogłeś mówić Olbrzym idzie, a dzisiaj już nagrywa piosenki o tym. Ale gdzie jest o tych ochroniarzach? Bo on w teorii mówił o tych ochroniarzach, nie? Ale też w sposób taki, że to w ogóle nie wybrzmiało. I on wierzył, że rozbroił wszystko. Ale no jak czas pokazał, nie. Dostałeś się olejnika, dostałeś...
Będzie chciał powiązać tę sprawę z Fame i będzie mówił, że federacja jest zła i tak dalej. Będzie mówił o tym, że była ostatnio rozmowa z Fame, bo zależy mu na uwolnieniu się, jak to mówił. Później powie, że Rafał, prezes Fame... Czekajcie, ja w ogóle włączę taki telefon. Ja właśnie nie wiem, jak to zrobić. Ale poczekajcie, upewnię się. Bo wysłałem taki list do federacji z potwierdzeniem odbioru. A, dobra, już wiem, co jeszcze miałem pokazać. Jeżeli na przykład ktoś nie odbiera listów od was, nie? To ja mogę na przykład, jakbym na przykład pojechał i wręczył osobiście na adres i bym na przykład, nie wiem, live'a nakręcał, że proszę, oto jest zakończenie wszystkiego. Odebrała pani. To koniec wszystkiego, nie? I daje na przykład. No to to się liczy jako dostarczone, czy? No chyba tak, nie? Nie można? To nic nie da? To jest chyba pojebane. Nie. Dalej nie mam z poczty SMS-a. Popierdolone to. Wszyscy nieobecni, nikt nie odebrał. Chciał zapłacić mu w ratach 1,5 miliona złotych za walkę. Chciał dać mu 500 000 na początku, żeby spłacić wszystkie podatki i tak dalej, a później 1 000 000 złotych rozłożyć w ratach po 100 tysięcy miesięcznie. 1,5 miliona złotych za twoją dyskwalifikację w walce z tym idiotą Fabiańskim, kurwa, za 2 sekundy bitki. Bałeś się Olejnika, dostałeś w pizdę od Wysockiego, który trenował 3 dni. Szacun Wysocki, by the way. Szacun Wysocki, tak, by the way. W każdym razie Rafał nie chciał, żeby Wardęga nagrywał i cisnął Fame, bo też ma już dość tego... Nie, Bogzelku, Rafał tam powiedział coś zupełnie innego. Coś zupełnie innego. ...tego wszystkiego i ma nerwice. Dlatego chciał ci to rozłożyć na raty. Ty uważasz, że to jest szantaż. Okej, możesz uważać jak chcesz, kurwa. Niech ludzie dowiedzą się prawdy i tyle, bo ja już mam też dosyć tego wszystkiego. Ciągle się męczę, kurwa, z tym. Wardęga będzie chciał usilnie mówić i wiązać wszystko z Fame i robić z nas kurwy. Zrobi materiał Cała Prawda o Fame i będzie pierdolił swój gówno shit-talk. Będzie chciał zrobić z nas najgorszych ludzi. Później Konopski zrobi o tym newsa i kurwa nic więcej nie będzie z tego. Zamknij już mordę, Wardęga, bo mnie wkurwiasz, nie? Przed Pandorą podchodziłeś do mnie z telefonem i puszczałeś jakąś muzykę wikingów i wołałeś do mnie: Olbrzym idzie, Olbrzym już po ciebie idzie. Dobra, Ferrari rzucił coś takiego. Jeśli to, co mówił... Buxton, to prawda, to jestem w szoku. Znam bardzo dobrze branżę, ale gwarantuję wam, że się tego nie spodziewałem. Film jutro, maksymalnie pojutrze. Więc nie wiem, czy to jakieś brudy oznacza na federację, że zna bardzo dobrze Ferrari tą branżę, ale się tego nie spodziewał. No jestem ciekawy, czy to będzie coś związanego z Heiligiem. Ale według mnie Buxton nie będzie wrzucał żadnych rzeczy obciążających, a jeżeli federacji, a jeżeli będzie wrzucał, to kontrolowane raczej, nie? No chyba, że się wymknął im spod kontroli, nie? Ale nawet jak się wymknął, to nawiążą znowu kontakt i... Kurwa, wyglądałeś jak psychol. I się pogodzą. Wiedziałeś już, że będziesz na mnie nagrywał film i kurwa bawiłeś się tym. Rozpierdalałeś mi głowę, kurwa, ja chodziłem po tej chacie, nie wiedziałem co mam z tobą robić. Kłamałem cię, tak, okłamałem cię, kurwa. Mogłem ci od razu powiedzieć o tym, że wiedziałem, że Julka spotkała się w restauracji, ale kurwa, to nie było tak, jak ty to przedstawiłeś. Ty zrobiłeś ze mnie najgorszego gościa, kurwa, nie? Wiedziałeś, że rozjebiesz mi życie. Wrzuciłeś tam wiadomości od Julki, która de facto nawet nie chciała dla mnie źle, tak jak sama powiedziała o tym w filmie od Nitro. A, okej. Fajna. Wszystkich laureatów nagród dodatkowych, bowiem zgodnie z regulaminem naszej loterii, ci laureaci również biorą udział w losowaniu nagrody głównej. Czekajcie, czekajcie. Dodam także, że wszystkie nasze nagrody
losowane są łącznie z nagrodami finansowymi z przeznaczeniem na podatek na uregulowanie nagrody. Proszę o zasłonięcie oczu osobie losującej. Proszę o wyciągnięcie jednego szczęśliwego losu. ...635 000 zł. Dodam także, że wszystkie nasze nagrody losowane są łącznie z nagrodami finansowymi z przeznaczeniem na podatek na uregulowanie nagrody. Proszę o zasłonięcie oczu osobie losującej. Proszę o wyciągnięcie jednego szczęśliwego losu. Gdzie jest jakieś bliskie ujęcie? Tutaj. Proponował takie różne MWM3 Turing. Więc... złote. Dobra. Niech to będzie. Jak ona miała? Kurwa, poczekajcie. Sekundo. Jak osiągnęłam sukces? Prowadzę kancelarię adwokacką Necel. To jest ta sama pani? Czy to jest ta sama pani? Bo mi się wydaje podobna, ale kurde, nie mam pewności, nie? Bo ona się nie przedstawiła tutaj. No ale poczekajcie. Dajmy jakieś bliższe. Biznes ma w międzynarodowych datków ulica Granicyjna być bardzo biznesowej współpracy. Urząd pomaga w procesie zakupu. Siedziba znajduje się w Ostrowie Cywilnych. Zapomnę jak... No ciężko, no ale wydaje się podobna, nie? Wiadomo, światło, ale naszyjnik jest chyba podobny, też taki łańcuch. Takie coś. No ciężko, ale no wydaje się podobna, nie? No to słuchajcie teraz. Trzeba coś stracić. Takie mega dziwne pismo tutaj dostałem, nie? Wezwanie do zaniechania bezprawnych działań. Działając w imieniu mojej mandatki, no takie, że ciężko się czyta aż, to ja to dostałem, szanowni państwo, to pismo dostałem od... od pani adwokatki... Katarzyny. Tej. To jest adwokat. To jest prawnik. Ona też, czekajcie, ona mi wysłała mi pełnomocnictwo w ogóle. W sumie mogła jeszcze wysłać pełnomocnictwo, żeby była pewność, że ona reprezentuje Fame. Ale dostałem to pismo, to właśnie od tej pani, o tej. I ona jest prawnikiem Fame'u i jednocześnie jest